Dzień dobry. Przygotowaliśmy zestawienie ciekawych wystąpień polskich polityków z mijającego roku. Materiał podzielony jest na dwie części. Pierwsza zawiera wystąpienia do dnia wyborów, a druga już po wyborach. Dobierając treści, kierowaliśmy się głównie popularnością materiałów. Nie jest to więc ani przegląd obiektywny, ani też nie zawiera wszystkich ważnych wydarzeń politycznych. Tym z Was, którzy wspólnie z nami śledzą polską politykę, z pewnością przypomni niektóre ciekawe wydarzenia. Miłego oglądania! Czarnek, emanacja pisowskiej arogancji, buty, niekompetencji, prostactwa, przekrętów i zwyczajnego chamstwa. W demokratycznym państwie już dawno z hukiem wyleciałby z rządu, ale do pisowskiego pasuje jak ulał. Bo u Kaczyńskiego wszyscy tacy sami, jaki pan, taki kram. Kulasia, ognia. Dość tego. Brawo! Mina. Ale dosyć. Do widzenia. Dosyć tego. Do widzenia. Zachęcam do tego, żeby pan nie wychodził z roli przepisanej panu. Ale ja doskonale wiem, panie pośle, co ja mam robić. No, zdaje mi się, że od dłuższej już chwili pan buksuje z miejscu. Proces nie kontynuuje. Znikaj. Won! Ale panie pośle, pan się zachowuje w tym wypad momencie z chyba znikaj nie, z Warszawy. Tak? Znikaj z Warszawy, prowokatorze. Bezczelny prowokatorze. Jakże bezczelny. Niemcy w Warszawie zatroskani. Dosyć tego chamstwa, co to jest? Halo. Proszę pana, co ten pan mówi w ten sposób się odzywa? To jest nieprawdopodobne. Ja się nie zgadzam. Zgadzam się na takie chamstwo. A co to jest w ogóle? Pan naruszył moją niezgodę. Dosyć tego chamstwa. Nie, nie może pan pozwolić na takie obrażanie. Proszę, proszę wylegitymować tego pana. Dosyć tego chamstwa. Proszę go zaprosić do siebie. To, co oni zbudowali, to były z reguły końcówki tego, co myśmy zaczęli inwestować. Za moich rządów powstało 2000 dróg autostradowych, ekspresowych. Największa inwestycja drogowa w historii Europy. My mamy dzisiaj sieć autostrad dzięki naszym inwestycjom. Większa jest tylko w Niemczech w tej chwili. Jest. Więc ja właściwie powinienem pani podziękować, że pani poruszyła temat, który jest największą kompromitacją PiS-u ze wszystkiego. Zero inwestycji. W żadnym kraju w Europie Polska przez większość czasów moich rządów była liderem, jeśli chodzi o inwestycje w Europie. Była liderem, jeśli chodzi o inwestycje w Europie. Dzisiaj Polska jest na ostatnim miejscu, jeśli chodzi o, na jednym z ostatnich miejsc, jeśli chodzi o inwestycje. Czy pani już nie jest zainteresowana rozmową? Halo? To jest doświadczenie prawie z każdego spotkania. Przychodzi ktoś, kto ma w telefonie napisane agresywne, kłamliwe pytanie.
stara się je wykrzyczeć, a następnie, jak już jest nagrane, ucieka. A później w TVP Info mamy to pytanie i odpowiedź Tusk nie odpowiedział, ale gościa już dawno nie ma na sali, nie? To... Wysoka Izbo, PiS okłamuje obywateli, twierdząc, że procedujemy uchwałę ważną dla Polski. To jest uchwała wyłącznie polityczna. PiS od dawna poszukuje tematu na jesienną kampanię wyborczą. Temat uchodźców umarł śmiercią naturalną. Temat LGBT+ też się wypalił i nie budzi już emocji. Paranoiczna teza prezesa Kaczyńskiego, że młode Polki nie rodzą dzieci, bo dają w szyję, wywołała tylko kpiny i powszechny śmiech. Ujawnienie przez media faktów ukrywania kościelnych przestępstw pedofilskich przez papieża Polaka, a wcześniej przez biskupa Wojtyłę, metropolitę krakowskiego, trafiło się PiS-owi jak ślepej kaczce ziarno. Projektodawcy uchwały stroją się w piórka obrońców JP2 w nadziei, że będzie to nowa linia pod... 6 miliardów złotych Donald Tusk chce zabrać polskim rolnikom. Dlaczego nie protestujecie? Dlaczego nie protestujecie? Człowieku, 6 miliardów złotych! Jesteś pod duszkiem Tuska! 6 miliardów złotych! Prawdziwym Panie ministrze, z czego my mamy się być z was zadowoleni? Pan nawet nie rozróżni, ja swoim dzieciom tłumaczę, pan nawet zboża nie rozróżni. Może posłuchać? Dobrze, panie ministrze, pan nawet zboża nie potrafi rozróżnić. Takiego mamy ministra, taki człowiek nas reprezentuje. Skansenem wy budujecie, polskiego rybołówstwa już nie ma, górnictwa nie ma, teraz skansen z rolników. Z rolników zróbcie skansen jeszcze, bo my już umieramy, tak? Mogę? Może pan, panie ministrze. Ale może pan, panie ministrze? Może pan nie przerywać? Tak, już pan jeszcze raz. Tylko spójrzcie na ulicę, spójrz rozróżniać. Dobrze, proszę, proszę bardzo. Wczoraj zostawcie... Posłuchajcie. Proszę jeszcze raz. Po której stronie jesteście? Od krzyków nie pomożecie polskim rolnikom. Jeszcze raz. Panie Michale, panie ministrze, wy działacie na naszą niekorzyść. Mogę coś dokończyć. Lugawe kłamstwa, które używacie. Lugawe kłamstwa. Nie rozwiązaliście przez 8 lat. Szanowni państwo. Ojejku. O, dobrze. No więc panie pośle, bardzo proszę, ma pan minutę na zadanie pytania. Ludzie miewają różne deficyty. Ja na przykład mam taki deficyt, że noszę szkła na nosie i nie będę z całą pewnością pilotem odrzutowca naddźwiękowego. Pani poseł Mucha ma natomiast taki deficyt intelektualny, jak jest ograniczona zdolność do słuchania. Panie pośle, panie pośle, dziękuję panu bardzo. To nie jest miejsce do obrażania parlamentarzystów, a szczególnie kobiet. Jeśli pan nie potrafi się zachować, to proszę zająć swoje miejsce. Pan poseł Rafał Adamczyk, klub Lewica, bardzo proszę. Nazywa pani obrazą? Panie pośle, zapraszam pana. Nie ma pana posła Rafała Adamczyka, a pan poseł Jan Szopiński, klub Lewica.
Panie pośle, bardzo proszę zająć miejsce i nie rozmawiajmy o deficytach, bo tu by można było poezję. Wypiszcie się, wypiszcie się z partii niemieckiej. Myślę, proszę państwa, że jak będziemy podbijali emocje, to będzie trudno złapać jakikolwiek element konsensusu. Więc apeluję i proszę serdecznie o po prostu pilnowanie emocji. Pan poseł Krzysztof Piątkowski, Koalicja Obywatelska. Proszę bardzo. Panie pośle, mówię do pana posła Kowalskiego. Nie pozwalam, żeby pan mówił do posłów Volksdeutsche. Są granice. Naprawdę są granice. Rozmawiamy o reparacjach w stosunku do Polski. Jak pan może takich słów używać? W stosunku do posłów i posłanek. Na Boga. Czy jest pan poseł Krzysztof Piątkowski? Nie jestem w stanie z tego zweryfikować, ale pan poseł Braun twierdzi, że pan marszałek Terlecki dopuścił go do wniosku formalnego po zakończeniu dyskusji. Mam nadzieję, że pan nie kłamie, panie pośle. Proszę wezwać pana marszałka Terleckiego. Nie marszałku. Bo już czas panu uciekł. Kilka godzin temu mój czcigodny kolega, proszę, jest świadek, obiecał, mój czcigodny kolega, prezes Robert Winnicki, formułując swoje krytyczne uwagi na temat konstrukcji budżetu państwa, nazwał was, szanowni, idiotami. I wówczas to marszałek Terlecki wyłączył mu mikrofon. Składam zatem wniosek formalny o zmianę w sposobie prowadzenia dyskusji, która polegałaby na nieingerowaniu przez prezydium Sejmu w treść wypowiedzi posłów, niecenzurowanie ich. A państwu przypominam, że idiota to szacowne słowo z tradycji naszej cywilizacji, w starożytności oznaczające rzeczywiście po prostu durnia, ale w średniowieczu nieco przesunęło się pole znaczeniowe i idiota to po prostu homo simplex, człowiek nieświadom rzeczy. A zatem, szanowni państwo, szanujcie cywilizację i te jej przejawy, do których należy też bogactwo naszego języka z łaciną na czele. No i nadużył pan, panie pośle, ponieważ dyskusji nie ma już. Proszę, tam pani ma pytanie. Witam pana, panie Jaki. Dzień dobry. Panie pośle, dziwi mnie fakt, że pan jako europoseł siedzi pan w Brukseli, a zarzuca pan Tuskowi, że Tusk uciekł z Polski. Przede wszystkim, chwileczkę, będzie pan miał za chwilę głos, będzie pan rozmawiał. Proszę, niech pani mówi. Ja chcę to kontynuować. Proszę. I przede wszystkim, co mnie denerwuje i co nas denerwuje jako naród? Wspólnie, chwileczkę. Dobrze. Proszę. Ale mogę skończyć? Dobrze, ale niech pani... Spokojnie. Niech pani zada pytanie. Mam prośbę. Czy ja mogę skończyć? Pozwólmy pani powiedzieć. Tak, pozwólmy. Proszę bardzo, proszę zadać pytanie. Ja za pana nie mówię, jak się pan nazywa i że pan chce coś powiedzieć. Ja mówię sama za siebie, o co panu chodzi? Pozwólmy pani powiedzieć, proszę. Denerwuje mnie i nas, jak słuchamy ciągle w telewizji Tusk, Tusk, Tusk. Nie ma końca tego nazwiska. Ja nie wiem, dlaczego wy nie powiecie o sobie, wyniszczujecie ludzi? Wyniszczujecie narodu, nie skłócacie? Przecież odkąd zaczął panować PiS, naród jest coraz bardziej skłócony. Można pytanie? Jest podział między ludźmi, czego nie powinno być, bo ja mam serce otwarte, to, że ja mam serce na klapie, to jest tylko mój pokaz, że ja kocham ludzi i kocham ojczyznę swoją. Ale kocham... Dlatego chwileczkę jeszcze, panie pośle, niech pan poczeka chwileczkę, dobrze? I żeście zrobili od samego początku. Pan jeszcze przed wyjazdem do Brukseli był pan normalnym posłem. Działał pan w Sejmie. Ja się polityką interesuję, może nie tak jak mężczyźni, ale jako kobieta. Zrobiliście państwo z kobietami
dno, zupełne. Kobiety nie są chronione tak, jak powinny być. Tak, a pan ma można pytanie? Żonę i rodzinę. Dlatego my walczymy w obronie naszej, chcemy przywrócenia naszych praw, tak? I teraz jest sprawa następna. Ja tutaj do pana też mam pytanie, bo dziwi mnie pana tutaj po prostu nawet start do wyborów, skoro pan rzucał hejty na dziecko, które odebrało sobie życie. Posłanki PO. Były hejty w internecie. Dlatego ja się bardzo dziwię, że pan ma odwagę do jeszcze startować w wyborach. Tak? Ale też podziwiam. Dziwię się i podziwiam. Pana bardzo często obserwuję w telewizji, jeżeli jest tylko okazja, bo pan teraz już jest mało. Mało pan uczestniczy. Ale to, jak pan tutaj właśnie powiedział, o tym serduszku, o tym wszystkim, to jest bardzo nieładnie. Zaraz, momencik, zadam pytanie. Niech pani skończy, dobrze, spokojnie. Proszę, proszę, niech pani kontynuuje. Tak samo było z sądami, ze wszystkim. To samo zrobił PiS. Pan jako prawnik wie o tym, jakie są przepisy prawa i tak dalej, tak? Nie, proszę, nie, nie. Nie pozwolimy, żeby ktoś w Targardzie tak traktował ludzi. Ale jak, ale naprawdę, spokojnie, ale spokojnie, niech pani powie, naprawdę. Spokojnie. Proszę bardzo. Proszę bardzo, niech pani kontynuuje. Dlatego chcę zmiany w Polsce. Chcę zmiany na dobre. Pan mówił o Stępce, pan mówił o Odrze, o tym. Co zrobił PiS? 8 lat Stępka stoi na Odrze. Było poświęcenie, oczywiście kler święcił i nic z tego nie wyszło. I nic z tego nie wyszło. Dobrze, to ja mam tego, proszę państwa, dobrze, bo ja mam... Dobrze, dobrze, proszę państwa, ja mam taką prośbę. Dobrze, wie pani, bo poruszyła pani wiele wątków i teraz pozwoli pani się odniesiemy, dobrze? Bardzo pani dziękuję za ten głos, ale zacznijmy od takiej... Proszę nie szkalować, bo to szkalowanie ludzi doprowadza do zamieszek, tego typu jak tu w tej chwili widzimy, bo ci państwo są skłóceni, ja nie, bo ja panu rękę podam, czy go spotkam na ulicy, czy nie, ja panu rękę podam i pozostałem też, bo to jest miłość i to jest chrześcijanizm, tak? To, że jest Tusk, to nie znaczy, że ja nie jestem chrześcijanką, bo to zupełnie ma co innego i dlatego pana proszę, co pan w tej kwestii zrobi, jak pan wygra wybory, tak? Dobrze, to teraz jakby bardzo pani dziękuję za to pytanie. Proszę Państwa, ja mam prośbę. Czy ja mogę coś powiedzieć? Proszę Państwa, ja mam prośbę. Mogę? Bo ja chciałbym... Na wszystko Pani... Proszę Państwa, na wszystko Pani po kolei odpowiemy. Bardzo dobrze, że Pani chce z nami rozmawiać. Tylko wyjaśnijmy, zacznijmy od rzeczy pierwszej. Pani powiedziała, że Pani jest zwolennikiem takiego otwartego serca i polityki miłości. Jakby Pani była uprzejma nam wytłumaczyć, co znaczy to 8 gwiazdek u Pani na transparencie. Pan dobrze o tym wie. Po co ja Wam... Nie. Pluje na chamstwo. Niech Pan... Wy tylko to potraficie, obrażać ludzi. Niech Pan siada. Dobrze, wróćmy jednak, co znaczy to 8 gwiazdek? Pan o tym dobrze wie i... No właśnie nie wiem. Właśnie pan wie, bo pan przed chwilą to powiedział. Był pan przedmówcą i powiedział pan. Dobrze. Nie. Proszę Państwa, przepraszam. Pan też jest zwolennikiem tej Polski otwartej, to niech Pan powtórzy to Pan. Zadam pytanie jedno. Dlaczego Wy ludzie, wybrani przez ludzi, gardzicie ludźmi? Tylko jest jedno pytanie. A na czym to polega? Na tym to polega, że robicie w Polsce dół, który dzieli nas Polaków. A na czym to polega? Nie jestem za żadną partią, ani za PiS-em, ani za PO, ani za Konfederacją. Nie ma w zasadzie teraz na kogo głosować. Ale dlaczego jest tak zajebiście skłócony naród? Powiedzcie, że jeden na drugiego patrzy, jakby chciał zaraz siekierę wziąć i go zarąbać. Wytłumaczcie mi tą straszną rzecz. Bo to nie jest, kurwa, normalne, żeby w normalnym kraju jeden na drugiego patrzał. Że... Dobrze, to ja panu wyjaśnię. Proszę Państwa, problem polega na tym, Proszę Państwa. Ja wiem. Proszę Państwa, emocje.
Proszę Państwa, emocje w dół. Szanowni Państwo, proszę o ciszę. Odpowiadamy teraz na pytania, które zadali przedstawiciele no, tej drugiej strony. Proszę Państwa. No ale słyszała Pani dziecko chore na raka z biurka, no to troszeczkę przedłużam. A inni opowiadają bzdury, więc im skracam. To oczywiście, a czyja? No trudno, jak będzie Pani tu siedzieć, to też będzie Pani miała swoją opinię. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Informacji w cudzysłowie do propagandy wytwarzanej w tej fabryce kłamstw dowiedziało się dzięki temu orędziu kilku zasadniczych kilku zasadniczych faktach. Przepraszam pana bardzo. Będzie to miał jest... pan okazję po oświadczeniu, dobrze? Lepszej ilustracji. Ojej, proszę poczekać, dobrze? Lepszej ilustracji. To proszę. Czy może pan się uspokoić? Czy może pan się uspokoić i zaczekać chwilę? Szanowni Państwo, widzimy dzisiaj wyraźnie, na czym polega tak zwana misja pisowskiej telewizji. Przepraszam bardzo. Będę musiał wezwać za chwilę policję, ponieważ przeszkadza pana wykonywaniu pracy. Zdaje się, że ma pan swój słynny program teraz, także może pan się przesunąć? Proszę odsunąć się. Także za tego typu działania będziecie odpowiadali państwo karnie, nie tylko dyscyplinarnie. Proponuję zaprosić pana premiera do programu, tam będzie szansa. Panie Rachoń, wystarczy, zrobił pan cyrk, do widzenia. Panie, proszę wezwać policję. Panie Rachoń. Pan przeszkadza mi w konferencji prasowej. Pan przeszkadza nam w konferencji prasowej. Panie Rachoń, halo, ziemia do pana. Ja wzywam policję, poprosiłam o wezwanie policji. Proszę państwa, tak wygląda dzisiaj telewizja rządowa. Proszę pana, Panie Rachoń, nie słychać pana, niech pan da spokój, naprawdę. Ile pan zarabia w tej telewizji? Pseudo. Gdzie jest policja? Ja się trochę. Panie Rachoń, halo. Pan pluje, wie pan? Proszę odejść. Proszę odejść, pan jest nieestetyczny. Przyjadą, nie przyjadą? Długo im się zajdzie? Panie Rachoń, od tego jest studio telewizyjne. Halo. To nie jest mądre. No właśnie powiedzieliśmy, że przyjmiemy, zaproście.
Słuchaj, powiedz Adamowi, że nie ma mikrofonu. Nie działa. Bo nie słychać. Raz, raz, raz. Słuchaj tego cicho, bo mówić podgłośnie. No, bo to inaczej nie ma sensu. Przepraszam bardzo, proponuję wystosować zaproszenie do pana premiera, do programu TVP. Panie Rachoń, halo. Nie. Szanowni państwo, no. Tak. Nie interesuje mnie strefa. Mam wrażenie, że docenicie wysiłki. Robicie na chodniku, jesteście wysiłki obrzydliwi. Funkcjonariusza PiS-u, które mają tak naprawdę walor wspaniałej ilustracji, na czym polega telewizja rządowa dzisiaj w Polsce. Chcę powiedzieć państwu, że nie zagłuszą nas. Dobrze, wygłosił pan swoje oświadczenie, żegnam pana. Panie Rachoń, halo. Ale słuchajcie, przepraszam. Niszczycie rzeczy, naprawdę. Przepraszam, ale nie słychać pana, wie pan, także trochę bez sensu to jest. Proszę państwa, dokładnie tak wyglądała sytuacja na Ukrainie, kiedy miałem okazję wizytować Ukrainę w czasie konfliktu na Majdanie. Tak ówczesna władza traktowała opozycję i wysyłała tak zwane tituszki. Trochę podobne słowa do marszałka. Mamy naprawdę wspaniały naród. Tylko władza jest, tu nie będę kontynuował cytatu, beznadziejna, tak? Znaczy, jak to jest możliwe, żeby najlepsi ludzie, bo wiecie, to nie jest tylko moja przecież opinia. Wtedy, jak była pierwsza Solidarność, wtedy, kiedy była pierwsza wielka orkiestra, wtedy, kiedy ratowaliście Ukrainki i Ukraińców, cały świat nie miał żadnych wątpliwości. To jest wspaniały naród. Polki i Polacy to jest wspaniały naród. To jest naród, który może z tego miejsca na ziemi zrobić najlepsze, najwspanialsze miejsce do życia. Też dla tych dzieci, które w naszym filmie postanowiły powiedzieć te najprostsze słowa. Tam najmłodsza z nich mówi, chcę, żeby Polska była krajem szczęśliwych ludzi. Proste. Proste i jakże wielkie słowa. Polska będzie krajem szczęśliwych ludzi. Polacy, Polki będą bardzo dumnym narodem. Nasze miejsce na ziemi będzie najlepszym miejscem na ziemi. I nie będziemy potrzebowali do tego takiego heroizmu, jak nasze bohaterki z powstania, jak żołnierze z Radosława, jak bohaterowie Solidarności. Wystarczy, naprawdę wystarczy, że każda i każdy z was przez te 2 tygodnie dotrzecie jeszcze do tych, którzy się wahają, którzy nie wiedzą, którzy myślą, że to nie jest ważne. Powiedzcie im, ja jestem gotów naprawdę na kolana iść do niektórych i mówić, głosujcie dla tych dzieci. I to jest, słuchajcie, ten głos, dla niektórych to może być ostatni głos w życiu, dla niektórych to będzie pierwsze głosowanie w życiu. Ale tak naprawdę to być może w naszej historii najważniejsze głosowanie w życiu od 1989 roku. To może być głosowanie, które jeśli nie będziemy skuteczni, to może być na lata ostatnim głosowaniem. Jeśli będziecie, a będziecie, wiem, rozmawiali z ludźmi przez te 2 tygodnie, nie wstydźcie się wielkich słów. Ja powiedziałem sobie, nie będę się wstydził patosu, nie będę się wstydził wielkich emocji. Ja kocham Polskę, ja życie bym był gotów oddać za moją ojczyznę i za Polskę, za przyszłość moich dzieci i wnuków. Nie wstydzę się tego.
Niczego piękniejszego od opatrzności nie dostaniemy niż nasza ojczyzna. I dlatego nie wybaczylibyśmy sobie, jestem pewien, gdybyśmy pozwolili, żeby oni zepsuli ten największy dar, jaki nasza wspólnota narodowa dostała. Właśnie to nasze miejsce na ziemi. Chcę tutaj uroczyście jeszcze raz ślubować. Nie tylko te cztery rzeczy przyrzekł wam, że zwyciężymy, że rozliczymy, że naprawimy krzywdy i że pojednamy. Ja chcę dzisiaj także ślubować wam zakończenie wojny polsko-polskiej dzień po wyborach. To jest trochę tak, wiecie, jak się pogoni agresora, to już nie ma powodu do wojny. Jak nie będzie tych, którzy z konfliktu, z agresji, ze złości zrobili główne narzędzie walki politycznej, to wtedy trudno, żeby ludzie się nie wściekali, tak? No ile możemy sobie dawać, za przeproszeniem, pluć w twarz? Nie zgadzamy się na to. I dlatego, ale przecież też wszyscy, ja to słyszę wszędzie w Polsce, równocześnie ludzie mówią, wygrajcie albo wygrajmy. Coraz częściej na szczęście ludzie mówią, wygrajmy, a nie wygrajcie. Mówią oczywiście, rozliczcie ich i rozliczymy ich. Ludzie mówią o tym. Ludzie mówią też o tym, żeby naprawić krzywdy. I nie chodzi tylko o krzywdy tych wszystkich Polek i Polaków, których ta władza dotknęła w sposób bezpośredni, czasami fizyczny. Wiecie, ile krzywd ludzkich wylało się w ciągu tych lat. Ale każda z was i każdy z was jest w jakimś sensie pokrzywdzony przez tę władzę. Skoro ukradli nam prawdę z życia publicznego, to zrobili nam wszystkim wielką krzywdę, całej Polsce, wszystkim Polkom i Polakom. Skoro podzielili naród, skoro użyli pogardy jako broni przeciwko ludziom, skoro byli o krok od triumfu, bo podzielili naszą wspólnotę narodową na, wydawałoby się, niepasujące mniejszości. Popatrzcie przez te 7 lat, 8 lat niedługo, jak oni pracowali zawzięcie na tym, żeby nie było Polski i Polaków, tylko małe, skłócone albo bezradne, osamotnione wspólnoty. Żeby każda z nas, każdy z nas była osobno. A jeśli jest nawet w grupie, to żeby to była grupa jakoś tak naznaczona, obrażona, obrzucona jakimiś epitetami, napiętnowana właśnie pogardą, czy nie będę cytował. To jest już cały podręcznik pogardy i nienawiści. To, co Kaczyński i jego partia powiedzieli na temat Polek i Polaków. Nie będę plugawił naszego dzisiejszego święta tym, co oni o nas wszystkich wypowiedzieli setki razy. Chcę wam powiedzieć, że 15 października mamy naprawdę szansę wyjątkową. Michał Kołodziejczak zacytował historyczną postać, mówiąc o krwi, łzach i pocie. Ja nie jestem aż taki, wiecie, radykalny i obiecuję wam, nie trzeba krwi. Nie będzie tej ceny. Nie trzeba łez, chyba że łez wzruszenia, tak jak dzisiaj. Trochę potu tak, bo trzeba naprawdę jeszcze kawał dobrej roboty wykonać. Ale naprawdę bez żadnego... Wiecie, nie muszę was chyba przekonywać, że to nie jest wielki wysiłek pójść i zagłosować. To nie jest wielki wysiłek pójść do sąsiadki i powiedzieć, daj se spokój, no otwórz oczy. No będziesz głosowała na Kaczora, który mówi, że ty w szyję dajesz i dlatego nie rodzisz. Albo że kobieta w ciąży może żyć ewentualnie. No chcesz na takich typów zagłosować? Naprawdę możemy trafić do tak wielu ludzi. Bo to my jesteśmy narodem. Nas jest przygniatająca większość. Jest dokładnie tak jak 40 lat temu. Jest naród polski. Jesteście wy z biało-czerwonymi flagami. I jest jakaś ponura władza, która dziś uciekła ze stolicy. I wróci tutaj. Wiem, że oni tu wrócą. Ale 15 października
Wasze i moje zadanie polega na tym, żeby znowu już zniknęli, nie tylko ze stolicy, żeby przeszli do historii, do przeszłości. To jest dla nas zadanie historyczne. Sami dobrze wiecie, że to jest prawda. To nie jest cytat z siebie samego. To nie jest jakiś tuskowy slogan, że miłość silniejsza jest od władzy. Więc mogę to przetłumaczyć na dzisiejsze realia. Miłość, wasza miłość do dzieci, do Polski, do rodziny, do bliskich jest 100 razy silniejsza od tej władzy, od PiSu. Tylko musicie siebie nawzajem zobaczyć, musicie siebie nawzajem posłuchać i przekonać resztę Polski, że możemy być naprawdę znowu dumną, zjednoczoną wspólnotą. To jest na wyciągnięcie ręki. Proszę was na wszystkie świętości. Idźcie 15 października po zwycięstwo. Dla siebie, dla Polski, dla naszych dzieciaków, dla lepszej przyszłości, dla dumnej ojczyzny. Idźcie i zwyciężajcie. Słuchaj, dostałem, no dzięki ci bardzo. Wiecie co, że ja codziennie dostaję 100 różnych serduszek? 100 różnych serduszek, o, Przemyśl, no tego wielkiego serca. Nie, weźcie do Przemyśla z powrotem. Przyjadę do was jeszcze przed wyborami za to serce. Dostałem dzisiaj wyhaftowane serce w imieniu rzemiosła polskiego. Dostałem bursztynowe serce, domyślacie się, od moich tam w Kaszu. Każdego dnia Polki, Polacy pokazują, że uwierzyli w ten symbol. Nasze serca są biało-czerwone. Sercem ich zwyciężymy. Biało-czerwonym. Wszystkiego dobrego. Jeszcze raz dziękuję. Pani... Donald Tusk. Instynkt macierzyński. To wy takie kobiety reprezentujecie po prostu. Zwyrodniałe baby. Dziękuję bardzo. Pani poseł Agnieszka Górska. Proszę bardzo. Proszę państwa, panie pośle i pani poseł. Panie pośle, panie poseł i panie pośle. Panie pośle. Panie pośle Sośnierz, czy pan słyszy, co ja mówię? Panie pośle Sośnierz. Panie pośle Sośnierz. Ogłaszam 5 minut przerwy. Bardzo dziękuję. Panie ministrze, zawsze pracowałam uczciwie i zawsze mnie można sprawdzić. W przeciwieństwie do was. Na złodzieju czapka gore. Panie ministrze, jak panu nie wstyd? Niech pan się rozliczy z Willi Plus. I będę broniła każdej kobiety, również Marty Kaczyńskiej. Czy ona też ma odpowiadać za grzechy swojego męża? Tego chcecie? Atakować kobiety i rodziny? Jesteście damskimi bokserami. Jak panu nie wstyd? Ja pracuję uczciwie.
pracuję uczciwie, nie mam żadnego wyroku, a minister Ziobro, myślę, że sprawdził mnie, wzdłuż i wszerz. Czy ja mam odpowiadać za grzechy współmałżonków i wszystkie inne kobiety? Niech pan się opanuje. Zniszczyliście jedną rodzinę, chcecie drugą zniszczyć. Dziękuję bardzo. Ogłaszam 5 minut przerwy. Dziękuję pani poseł. Ogłaszam 5 minut przerwy. Zajmijcie się swoimi złodziejstwami. O, są panowie z PiS-u. Tak, wytłumaczcie się. Wy pytania o handlowanie wizami. Wypraszam. Na pana koszulkę, to jest wy dla pana handlują polskimi wizami. Wytłumaczcie się z tego. Ile pieniędzy wzięliście za polskie wizy? Nazywacie się... Panie Reset, spokojnie. Gdzie jest Ministerstwo Sprawiedliwości? Dlaczego prokuratura jeszcze nie działa? Co ma pan takie dziwne? Spokojnie, panie Radek. Macie walczyć z handlem polskimi wizami. Nie zapraszałem pana na tą konferencję prasową. Proszę się oddalić. Proszę niczego nie imputować. Dla pana koszulka. Handlujecie polskimi wizami. Bierzecie łapówki. Jesteście złodziejami. Jesteście złodziejami. Jesteście złodziejami. Handlujecie polskimi wizami. Nie jest pan tutaj zapraszany. Proszę się oddalić. Kiedy oddać pieniądze ze sprzedaży polskich wiz. Proszę pana, to nie jest lustro, tylko konferencja prasowa. A proszę oddać pieniądze ze sprzedaży polskich wiz. Niech pan zobaczy. Wypraszam sobie. Wypraszam sobie. Nie jest pan tutaj zaproszony. Proszę się oddalić. Szanowni państwo, nie jest pan tu zaproszony. Proszę się oddalić. Człowieka, który odpowiada za najbardziej prorosyjski rząd w historii Rzeczypospolitej. Radosław Sikorski, ja rozumiem, że nasłaliście. Szanowni państwo, to ja w takim razie dam pani. Szanowni państwo, serdecznie przepraszam, jest to konferencja prasowa byłego ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego oraz Aleksandry Wiśniewskiej, kandydatki na Sejm z list Koalicji Obywatelskiej. Szanowni państwo, nie byliście państwo zaproszeni na konferencję. Serdecznie proszę oddalić się i nie zakłócać konferencji. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję, szanowni państwo. Szanowni państwo. Szkoda, że Radosław Sikorski nie potrafi stanąć i powiedzieć prawdy w oczy. Dlaczego szanowny panie, bardzo serdecznie niemiecko-rosyjskiej drużynie, proszę, a program Reset, oglądała pani Reset? Reset pani oglądała? Oglądała pani Reset czy nie? Dziękuję, ale my poszukamy pana Radosława, bo jest w dziwnym stanie. Szanowni państwo, dziękujemy bardzo. Chciałabym oddać głos Aleksandrze Wiśniewskiej, kandydatce na Sejm z list Koalicji Obywatelskiej numer 5 w Łodzi. Pani Aleksandro. Szanowni państwo, pozwolą państwo, że ja dokończę swoją myśl, którą przerwali przedstawiciele partii rządzącej. Pierwsze wyniki badań, one nam dają czwarte zwycięstwo w dziejach naszej partii. Czwarte zwycięstwo. W wyborach parlamentarnych. I trzecie po kolei. To jest naprawdę wielki sukces. Wielki sukces naszej formacji i naszego projektu dla Polski. No ale oczywiście przed nami jeszcze stoi pytanie o to, czy ten sukces będzie można zmienić w kolejną kadencję naszej władzy. I tego jeszcze w tej chwili nie wiemy.
ale musimy mieć nadzieję i musimy także wiedzieć, że niezależnie od tego, czy będziemy przy władzy, czy będziemy w opozycji, to ten projekt będziemy na różne sposoby realizować i nie pozwolimy na to, by Polskę zdradzono. Nie pozwolimy na to, by Polska utraciła to, co jest najcenniejsze w dziejach naszego narodu. Najcenniejsze ze względu na jego doświadczenia. To znaczy niepodległość, prawo do decydowania o własnym losie. To na pewno będziemy mogli zrobić i z całą pewnością to zrobimy. Czas 3 minuty. Dziękuję bardzo, panie marszałku. Szczęść Boże, Wysoka Izbo. No nie może być tak, że taktownie przemilczymy tutaj tak nietaktownie zgłoszoną kandydaturę Elżbiety Witek na marszałka tego Sejmu. Ponieważ to jest kandydatura sztandarowa, która uosabia standard pogardy, lekceważenia, prawa zarządów Zjednoczonej Urze Prawicy. I wysunięcie tej kandydatury jest manifestacją braku woli, koncyliacji, dialogu, zmian, prawdziwie dobrej zmiany na polskiej scenie politycznej. Wysunięcie tej kandydatury w praktyce przestępczej, tak bliskiej przecież obozowi Zjednoczonej Urze Prawicy, to się nazywa iść w zaparte. Zjednoczona Prawica idzie w zaparte, wysuwając Elżbietę Witek do urzędu marszałka drugiej osoby w państwie. Przypomnijmy, że Elżbieta Witek zaznaczyła się w historii polskiego parlamentaryzmu, lekceważąc następstwo poselskie. Pan poseł Kawęcki nigdy nie został zaprzysiężony, nigdy nie miał okazji złożyć ślubowania, chociaż jego mandat został opróżniony po przedwczesnym zgonie poprzednika. Było to jeszcze w końcu ósmej kadencji, ale to był prognostyk lekceważenia dla tego, co będzie się tutaj działo. No a później matactwa w głosowaniach, słynne musimy anulować, bo przegrywamy. I to nie jeden raz, szanowni państwo. Pomiatanie Wysoką Izbą. No nie zdziwiliście się państwo, zasiadając w tych fotelach, że będziecie mieli do czynienia z przenoszeniem standardów szkoły podstawowej do Wysokiej Izby, ale zdziwiliście się, że to będzie poprawczak. Szanowni państwo, nigdy więcej dość. Skończmy z tą groteską, jaką było przewodzenie pracą Wysokiej Izbie przez osoby tak dalece odbiegające od wyobrażeń polskiego państwowca o potrzebach polskiego parlamentaryzmu. Mobbing, przemoc urzędowa i rytualna tu w Wysokiej Izbie wobec osób, które odważyły się nie respektować prawem kaduka narzucanych przez panią marszałek standardów i załganych, doraźnie improwizowanych przepisów, sprowadzanie powszechnego niebezpieczeństwa na naród polski poprzez udział w podżeganiu do wojny. Dłuższa debata należy się tym przypadkom z ostatnich 4 lat, ale dziś powiem tylko Wysoka Izbo, szanowny panie marszałku, klub Konfederacji z całą pewnością nie poprze tej kandydatury. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu posłowi.
Czy wszyscy posłowie podjęli już decyzję? Zamykam głosowanie. Proszę o podanie wyniku. Drodzy Państwo, głosowanie jeszcze nie zakończone. W głosowaniu wzięło udział 459 posłów. Większość bezwzględna wynosi 230 posłów. Poseł Szymon Hołownia uzyskał 265 głosów. Poseł Elżbieta Witek 193. Stwierdzam, że marszałkiem Sejmu został wybrany poseł Szymon Hołownia. Drodzy Państwo, Panie i Panowie Posłowie, bardzo proszę Pana Marszałka Szymona Hołownię o objęcie przewodnictwa i dalsze prowadzenie obrad. Gratuluję. Dziękuję Panie Marszałku i życzę powodzenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Panowie ministrowie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Oczywiście. Bardzo dziękujemy za piękne reprezentowanie. Dziękujemy za dobrze wykonaną pracę. Nie, trzymamy się. Oj! Jeszcze raz się mam gratulacje i życzę Ci powodzenia. Panie Marszałku. Szanowni Państwo, Panie Marszałku Seniorze, Panie i Panowie Posłowie, Wysoka Izbo. Panie Pośle Suski, w jakim trybie znalazł się Pan przed obliczem Wysokiej Izby? Ta obecność mnie cieszy, natomiast został zgłoszony wniosek formalny. Jak Pan się pewnie orientuje, wystąpił już jeden z posłów jako przeciwnik tego wniosku formalnego. W jakim trybie chce Pan wystąpić, Panie Pośle Marku Suski? Przyzwyczajenie. Drugą naturą człowieka. Wszystko to jasne. Bardzo dobrze. Pan poseł w jasny sposób zawiadomił mnie, iż występuje tutaj na mównicy jako poseł i zgłosił sprzeciw do wniosku formalnego. Poddaję pod głosowanie wniosek formalny o przerwę w obradach. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za zarządzeniem przerwy w obradach, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Przypomnę Państwu, jeżeli ktoś z Państwa
się zagubił. Otóż głosujemy wniosek o przerwę w obradach, o zarządzenie przerwy w obradach. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Z tą cierpliwością i z ogromną kulturą. I choćby tylko to jest wystarczającym powodem, żeby ją ma to stanowisko wybrać. Ja już tutaj nie mówię o ogólnych regułach, które powinny obowiązywać w normalnie funkcjonującym parlamencie. Natomiast wiadomo, wy stosujecie zasadę odwracania znaczeń słów i odznaczania znaczeń sytuacji. Wy nieustannie próbujecie uznać się za opozycję demokratyczną, a macie do tego dokładnie takie same prawo jak Blok Demokratyczny z lat 40. Dokładnie takie same prawo. A nawet dzisiaj posuwacie się już dalej niż oni, bo oni przynajmniej formalnie nie deklarowali, że zlikwidują państwo polskie. I to wszystko, co mam do powiedzenia. Dziękuję panu posłowi. Proszę teraz pana posła Władysława Kosiniaka-Kamysza o przedstawienie kandydatury pana posła Piotra Zgorzelskiego. Panie marszałku, Wysoka Izbo, w imieniu klubu parlamentarnego PSL Trzecia Droga... Wniosek... Przerwa dla klubu. Panie pośle, nie uwzględniam tego wniosku. Przed chwilą mieliśmy przerwę. Mogliście państwo z niej skorzystać. Serdecznie dziękuję. Odnajduję pana wniosek jako próbę prowadzenia obstrukcji obrad Izby w bardzo ważnym dniu. Informuję pana posła, że przerwa przed chwilą miała miejsce. Proszę mnie nie obrażać, panie pośle. Przerwa przed chwilą miała miejsce. Jak pan może zabierać głos? Panie pośle Macierewicz, bardzo proszę zejść z mównicy. Dziękuję bardzo. Ma pan obowiązek dać głos. Zgłoszony wniosek formalny o przerwę został przez pana posła Wawra. Ale nie chcę, panie pośle Macierewicz, jeszcze raz powtórzę to, co przekazałem panu posłu Błaszczakowi. Spędzimy tu jeszcze dwa lata. Metafory się panom skończą, drodzy panowie. Proszę zejść z mównicy. Drodzy państwo, był wniosek pana posła Wawra o przerwę. Ten wniosek był skonsumowany w mojej ocenie przez wniosek o odroczenie posiedzenia, ale ponieważ jest silne oczekiwanie, ale moment, kończę. Jest silne oczekiwanie przerwy ze strony jednej części sali, poddam ten wniosek pod głosowanie. Bardzo proszę, przystępujemy do głosowania. Panie pośle, proszę zejść z mównicy. Kto z pań i panów posłów jest za zarządzeniem przerwy w obradach, zechce teraz podnieść rękę i nacisnąć przycisk. W tej chwili prowadzę głosowanie, panie pośle Telus. Proszę poczekać. Kto jest przeciw wnioskowi o przerwę w obradach? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 410 posłów, za 169, przeciw 241, nikt się nie wstrzymał. Stwierdzam, że Sejm wniosek odrzucił. Proszę. Tak. Tak. Ja to rozumiem, panie pośle, tylko chcę powiedzieć jedną rzecz. Przed chwilą pan zmienił. Ja pana informuję, tak. W związku z tym dyktatem, który ma miejsce, wychodzimy z sali na posiedzenie klubu. Bardzo proszę. Przed chwilą pan to jest... prosił pan drodzy państwo, mieliśmy, ale zrozumcie panowie, nie, zrozumcie panowie prostą rzecz. Drodzy panowie, mieliście szansę na przerwę w momencie, w którym wyszedł Konwent Seniorów. Ta przerwa się odbyła, drodzy państwo. Pracujemy dzisiaj nad ustawą budżetową. Ustawa budżetowa wymaga tego, żebyśmy byli zdyscyplinowani w naszych decyzjach. Była przerwa, więc nie wiem, o co chodzi. Wnioskiem formalnym. Proszę bardzo. Musi mieć miejsce. Szanowny panie marszałku, Wysoka Izbo,
Przed chwilą doszło do niebywałego zdarzenia. Została przerwana uroczystość o tle religijnym. To jest niedopuszczalne. Poseł Braun, dokonując napaści na uroczystości religijne, panie pośle, na polskiej ziemi, gdzie wydarzy się Holokaust, jeżeli tak, to z dokonał jakiego punktu? Aktu hańbiącego. Dlatego wnoszę o przerwanie obrad, wezwanie pana posła Brauna do prezydium Sejmu celem wykluczenia z obrad. Na polskiej ziemi, gdzie wydarzył się Holokaust, nie ma miejsca, przestrzeni na akty antysemickie pod dachem Wysokiego Sejmu. Doszło do ataku polegającego na zgaszeniu świec chanukowych przy użyciu gaśnicy przez tego oto ekstremistę, co jest bezpośrednią napaścią na akt religijny i na takie zachowanie nie ma w tej Izbie tolerancji. Podtrzymuję mój wniosek. Panie pośle, dziękuję bardzo. Rozumiem. Już, panie pośle, rozumiem, że pański wniosek jest skierowany do prezydium Sejmu. Przy najbliższym spotkaniu prezydium pański wniosek przekażę. Oczywiście, że mogę, tak jest. Panie pośle, w jakim trybie? W trybie sprostowania zostało wymienione moje nazwisko w kontekście niewątpliwie zmanipulowanym. Bardzo proszę, w trybie sprostowania. W trybie sprostowania, Wysoka Izbo, nie może być miejsca na akty rasistowskiego, plemiennego, dzikiego, talmudycznego kultu na terenie Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej. Jak rozumiem, przez zebranych przemawia ignorancja. Nie jesteście państwo świadomi przesłania treści tego aktu zwanego niewinnie świętami. Panie pośle, bardzo proszę odnieść się do słów, które pana dotyczyły, jeżeli pan wypowiada się w trybie sprostowania. Panie marszałku, przypisano mi tutaj pobudki rasistowskie, gdy tymczasem ja właśnie przywracam stan normalności i równowagi, kładąc kres aktom satanistycznego, talmudycznego, rasistowskiego triumfalizmu. Bardzo dziękuję, panie pośle. Ponieważ tak jest przesłanie tych świąt. Bardzo wzywam dziękuję. Państwa na dysputę teologiczną. Chętnie podzielę się informacjami, które panie do państwa pośle, nie bardzo dotarły. Dziękuję. Proszę zejść z mównicy. Dziękuję bardzo. Proszę. Już pan poseł sprostował. Przejmuję prowadzenie obrad. Bardzo proszę, panie dziękuję. Panie pośle Braun, na podstawie artykułu 22b regulaminu Sejmu stwierdzam, że na terenie pozostającym w zarządzie Kancelarii Sejmu w rażący sposób naruszył pan spokój lub porządek. W związku z tym zbierze się prezydium Sejmu, które podejmie stosowne uchwały dotyczące ukarania pana. Chcę pana ostrzec, że jeżeli jeszcze raz stanie się to, co stało się przed chwilą, a więc z mównicy sejmowej będzie pan obrażał wyznawców innych religii, uznam, że naruszył pan powagę Sejmu i wykluczę pana z obrad. Proszę bardzo, jeżeli pan chce, to proszę, niech pan to zrobi. Niech pan to zrobi. Panie marszałku, wyzywam wszystkich tu zebranych, a także słuchaczy, widzów na dysputę historyczno-teologiczną. Chętnie, panie pośle, zwracam panu chętnie uwagę. Wykażę panu, panie marszałku, ignorancję pańską pośle, i wszystkich zebranych uwagę, w dziedzinie, w której tak śmiało Sejmu. Pan się wypowiada. Panie pośle, nie ma pan pojęcia 175 o istotnym przesłaniu regulaminu aktu Sejmu religijnego. Przywołuje pana do porządku. Panie pośle, na podstawie artykułu 175 ustęp 4 regulaminu Sejmu przywołuję pana do porządku i stwierdzam, że uniemożliwia pan prowadzenie obrad. Panie pośle, pan nadal uniemożliwia prowadzenie obrad. Zaczął pan znowu obrażać ludzi. Na podstawie artykułu 175 ustęp 5 podejmuję decyzję o wykluczeniu panu z posiedzenia Sejmu. Zgodnie z regulaminem Sejmu proszę opuścić salę posiedzeń. Informuję też pana, że zostanie przeciwko panu skierowany wniosek do prokuratury za zakłócenie obrzędu religijnego na terenie Kancelarii Sejmu. Ogłaszam 5 minut przerwy. Niech posprząta jeszcze. Niech posprząta.
Panie pośle Suski, słucham. Panie pośle, głosowaliśmy już wniosek o przerwę. Pan też składał przysięgę. Że będzie pan chronił porządku prawnego w Polsce. Tak. Dzisiaj on jest łamany. Są napady na media publiczne i pan jest obowiązany przerwać posiedzenie Sejmu. Nie, panie pośle. Wyjaśniłem, jakie kroki podjąłem w sprawie posłanki Borowiak. Zachowuje się jak marszałek Sejmu w PRL-u. Może pan mnie obrażać dowolnymi słowami, panie pośle Suski, nie rusza mnie to. Panie, do Jaruzelskiego już mnie pan porównał. Czekam, jak mnie pan znów porówna do Hitlera. Mógłby pan? Dziękuję bardzo. Proszę mi mówić, panie generale, albo panie Wojciechu. Proszę zająć miejsce. Proszę zająć miejsce. Proszę opuścić mównicę. Panie pośle Suski, proszę zająć miejsce na sali. Słyszałem to. Mówi pan to już czwarty raz. Dziękuję panu bardzo. Bardzo chętnie wysłucham pana i raz dziesiąty. Przyjąłem pana oświadczenie do wiadomości. Jestem dyktatorem, jestem Jaruzelskim i te wszystkie inne rzeczy, które już słyszałem od pana posła Suskiego, zmieszczą się w... Panie Tusk, panie Hołownia, panie Kosiniak-Kamysz, myślicie, że ujdzie wam to na sucho, co robicie w ostatnich dniach? Myślicie, że możecie łamać demokrację, możecie łamać konstytucję? Myślicie, że możecie niszczyć ludzi? Myślicie, że możecie bić kobiety? Myślicie, że można szantażować, straszyć i wyrzucać z godziny na godzinę dziennikarzy? Nie można. Nie można i odpowiecie za to w imię prawa, bo w przeciwieństwie do was my prawa przestrzegamy i za to odpowiecie. A pan, panie Hołownia, nie schowa pan się ani za TVN-em, ani za Tuskiem, ani za panem Kosiniakiem Kamyszem. Kłamaliście, że chcecie chronić konstytucji, a tymczasem złamaliście konstytucję po 2 tygodniach rządzenia. Jesteście mistrzami świata. Kłamaliście, że 2 miliardy to za dużo na TVP. Powiedzcie swoją wyborcom, że przeznaczacie 3 miliardy. Kłamaliście, że kancelaria premiera za dużo dostaje dofinansowania. 2 miliardy na kancelarię premiera. Dziękuję bardzo, panie pośle. Panie pośle Kałużny. Rozumiem, że czas emocjonujący, ale zwracam uwagę na konieczność zachowania pewnego dekoru w tej... Przepraszam, patelni, z panem posłem Pobruku nie byłem uprzejmy ciągać, więc jak na razie to dla pana nie na ty, tylko panie marszałku, panie pośle Mularczyk. Podobną prośbę mam do pana posła Kałużnego. Zwracajmy się do siebie z należnym sobie szacunkiem. Ja nie krzyczę do pana, panie pośle Kałużny, zwrócił pan chyba uwagę, panie Kałużny. Panie pośle Kałużny, mam szacunek dla pana funkcji i dla wyborców, którzy pana w tym miejscu... Jesteśmy w Polskiej Agencji Prasowej. Kolejna grupa pełni posłów Prawa i Sprawiedliwości, pełni dyżur. Bronimy polskiego państwa, zasad demokratycznych, bronimy tego ładu, który jest określony w Konstytucji i w ustawach. Obecny rząd próbuje uchwałami zmieniać polski system prawny, podważa uchwałami ustawy, podważa uchwałami również prawo płynące z Konstytucji. Na to nie może być naszej zgody i nie ma tej zgody. Jesteśmy wszędzie tam, gdzie dzisiaj trzeba bronić wolnych mediów, gdzie trzeba bronić wolności słowa, suwerenności i demokratycznych zasad obowiązujących w polskim państwie. Ważna decyzja pana prezydenta Andrzeja Duda, dowiedzieliśmy się o tym niedawno przed momentem. Pan prezydent Andrzej Duda zawetował ustawę okołobudżetową, ale jednocześnie zadeklarował, że tuż po świętach, zaraz po świętach, złoży do Sejmu swój projekt, dlatego że
chcę, ażeby te wszystkie zmiany, które są również proponowane przez obecny rząd, na przykład dotyczące podwyżek dla nauczycieli, ale nie tylko, bo przecież ustawa budżetowa, okołobudżetowa jest podstawą do tworzenia również ustawy później budżetowej, jest niezwykle istotną dla finansów publicznych. I pan prezydent powiedział jasno, będzie projekt zaraz po świętach, wzywa marszałka Sejmu i marszałek Senatu do tego, żeby jak najszybciej, niezwłocznie zwołać posiedzenie Sejmu. To można zrobić, da się to zrobić, żeby jeszcze do końca roku przyjąć ten projekt. Szanowni Państwo, wszyscy musimy zdawać sobie z tego sprawę, co dzieje się w tej chwili w naszym kraju, co dzieje się w Polsce. I trzeba o tym mówić głośno, nie bać się i pokazywać, jaki jest cel tego wszystkiego, co dzieje się w tej chwili w mediach publicznych. Dzisiaj rozmawiamy o tym, że tak naprawdę nie idzie o przejęcie tak zwanych stołków. To nie o stołki chodzi, ale idzie o przejęcie i zniszczenie ładu tych fundamentów demokratycznego państwa prawa. Szanowni Państwo, jeżeli w tej chwili wolne media zostaną, publiczne media zostaną przejęte przez ekipę rządzącą w taki sposób, jak w tej chwili próbują to zrobić, to możecie być pewni, że kolejne instytucje będą dalej krok po kroku w ten sposób przejmowane, że będzie łamana polska konstytucja, będzie łamane polskie prawo. Uchwałami chcą rządzić. Uchwałami chcą zmieniać ład w naszym państwie. Tworzyć równoległy porządek prawny. Nie możemy się na to zgodzić. Dlatego tak ważne jest dzisiaj to, żebyśmy przede wszystkim bronili mediów publicznych, wolności słowa i suwerenności naszej ojczyzny. Żebyśmy sobie też zdawali z tego, jakie będą tego wszystkiego konsekwencje. Pierwsze, te decyzje, które zapadały w tym czasie, kiedy wszyscy byliśmy zaobserwowani tymi zmianami w mediach. Przecież Państwo już znacie, słyszeliście o tym. Pakt migracyjny. Czy to był przypadek, że zamach na wolne media w Polsce, cel publiczne media odbywał się wtedy, kiedy zapadały decyzje dotyczące paktu migracyjnego w Europie? Nie, to nie był przypadek. I możecie być Państwo pewni, że to samo będzie dotyczyło, jeżeli chodzi o zmiany traktatowe. Ekipa Tuska zgodzi się na wszystko to, co będzie dyktowane z Brukseli. Dlatego trzeba bardzo stanowczo powiedzieć nie, ale bardzo ważne jest to, żeby każdy z nas, każdy z Państwa zdawał sobie z tego, jakie będą konsekwencje właśnie takich decyzji i tego wszystkiego, co się w tej chwili dzieje. Dlatego tak ważne i prosimy, żebyście Państwo angażowali się również w obronę mediów publicznych. 11 stycznia będzie ważne wydarzenie pod Sejmem. Trzeba tam przyjść. Wszyscy patrioci, wszyscy ludzie, którym na sercu leży dobro naszej ojczyzny, powinni się tam stawić i powinniśmy wszyscy jednym głosem, bez względu na to, do jakich ugrupowań politycznych należymy, bez względu na to, jakie mamy poglądy polityczne. Ale jeżeli mamy głębokie przekonanie, że w tej chwili dzieje się coś złego w naszej ojczyźnie, musimy być razem.